Maćku, no to nie mogę cię nie spytać, jakim cudem ty jutro walczysz, bo to, co się zadziało w poniedziałek, wydawało się, że nie jest do uratowania. Powiem ci, trafiłem na zajebistego ortopedę, który postawił mnie na nogi, a poza tym mam też zajebiste buty, także one powinny pomóc tutaj. Buty odrzutowe? I oczywiście zmieniona też formuła na boks, nie? No bo to wiadomo, aby i tam w K1 by nie było szans. Oczywiście teraz będzie formuła boks na małe rękawice. Dziku, tak jak tutaj rozmawialiśmy z Patrykiem, co ty czułeś, jak zobaczyłeś to, jak leci Rataj na ziemię i jego spuchniętą nogę? Ja powiem tak, mi tam się już w ogóle nie chciało siedzieć na tej konferencji, spojrzałem tylko na jego nogę, mówiłem masakra. A po drugie powiem tak, jedziemy z MMA do K1 po boks i zaraz będzie boks birmański w rękawiczkach zimowych, nie? Ale Rataj, naprawdę dmucham, hucham, jutro wyjdziesz, mam nadzieję, te paliwo rakietowe tam wlej i daję ci 1,5 minuty, będzie dobrze.